Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a tutaj nakręcam dzisiaj dla Was kolejne Audi A6 C7, tym razem w pięknym S-Line wewnętrznym. Chociaż zastanawiam się, czy te felgi, które tutaj widzicie, 18, nie są z wersji, dołączają do wersji S-Line, bo ja też miałem kilka lat temu S-Line'a wewnętrznego i miałem takie same alusy i taki sam kolor. Co aucie. Pierwsza rejestracja 2015 rok i mamy tu już, tak powiem, budę przedliftową, wnętrze poliftowe, wnętrze pod maską. Czyli mamy tutaj silnik 190 koni Ultra i skrzynię DSG. Taka opcja dla tych osób, którzy panicznie boją się multitronika i muszą mieć odczucie, że biegi się zmieniają. Jak widzicie, fajna wersja. Zastanawiam się, czy też nie ma lekko usportowanego zawieszenia, bo jest niższa niż ta biała, która jest jeszcze w ofercie. Oczywiście linia nadwozia piękna, pięknie prezentują się te oryginalne przyciemniane szyby ze srebrną obramówką. Fajnie to schodzi w takie, jakby widzicie, dwa trójkąty, jeden koło lusterka, drugi koło tylniego słupka C. No i co jeszcze warto dodać, nie każdy wie, jak odróżnić zwykłą 177 od wersji Ultra. Tutaj 2 litry TDI, macie dwie rury wydechowe, które normalnie są przeznaczone dla wersji 3-litrowej. Fajnie to wygląda, symetrycznie mi się podoba. Na pewno dodaje to takiego, to się mówi, bardziej sportowego wyglądu. Nie wiem, czy widzicie, pewnie nie widzicie. Pod rejestracją jest kamerka cofania, auto ma kamerę cofania, czujniki przód, tył oraz wspomaganie znajdowania miejsca na parkingu. Tutaj widzicie małą kropeczkę na tym, to jest właśnie to. Wyczuwałam mniej więcej, czy się zmieścicie, a jeszcze muszę sprawdzić, czy samo też parkuje, bo niektóre samochody, jeżeli to mają w zestawie, również same parkują. Z dodatków jeszcze, proszę bardzo, panorama dach, rzecz, którą bardzo lubię i tak często wspominam w swoich filmach, a raczej sobie nie dołożycie, no chyba, że ktoś lubi ryzykować i ciąć dziurę w dachu Boschem. Co jeszcze? Jak widać, oznaczenie S-Line'a na błotnikach. No i można jeszcze wspomnieć o tym designie, no, który no, nie postarzał się. Dalej sportowa elegancja, że tak można powiedzieć, bez jakichś masywnych, wielkich spoilerów. Ale dalej wyglądające to ładnie, elegancko i też lekko sportowo. Audi sek, jeans do każdej prawie okazji pasuje, tylko wystarczy dobrze dobrać resztę. Coś jeszcze w samochodzie? No co? Opony ładne, chyba 2-letnie albo 3-letnie, ale z ładnym bieżnikiem, ładne tarcze. No i auto też było dosyć długo serwisowane w ASO, chyba do 160 tysięcy i później miało przy 235 wymieniony rozrząd, teraz ma 254. Przebieg jak na diesla, raczej akceptowalny według mnie. Sprzedawałem takie samochody z przebiegiem ponad 300 i ludzie nie narzekali. No bo większość osób sobie zdaje z tego sprawę, że raczej rytasy, takie rodzynki mają mniej przebiegu, a większość tak oscyluje w granicach tych 200 paru tysięcy. Czy coś jeszcze warto dodać? No chyba nie, oprócz tego, że auto zmierzyłem z miernikiem, jest bezwypadkowe, ma dwa elementy tylko powtórnie lakierowane. Zaraz to sobie zobaczycie na filmie, jak nagram resztę. Dobra, wystartuję od książki serwisowej. Jak widzicie, wpisy w Audi. Proszę. Potem dalej. Best service in town Audi. Dalej również.
tutaj też jakiś serwis Volkswagen, Audi. No i tutaj, gdzie to było zrobione, jak widzicie, ja u góry, czyli tak, Sunrimen zaznaczony jest, pasek rządu, przebieg 235, teraz mamy 254, czyli około 20 tysięcy według książki serwisowej. Dobra, to przechodzimy do wnętrza. Za to wnętrze, jak wielu kupców, fanów Audi dałoby się pokroić, czyli mamy czarny S-Line, proszę, sufity czarne jak smoła, tutaj uchylny dach z roletką. Od razu Wam pokażę tył, Isofix, wszystko w współskórkach i oczywiście napis, który daje do drożyzny fotela 5 stówek. Jak kupicie takie fotele jak te używane, bez napisu, są 5 stówek tańsze niż z tym wytłoczeniem, a są dokładnie takie same. Spójrzcie, fotel ładnie utrzymany, czysty, a pod fotelami mam jeszcze takie oto, o, schoweczki na drobnostki z mojej strony też jest. No, a dzisiaj jakoś tak idę od tej lewej strony, no to od lewej strony przejdźmy. Fajna listwa, duży wyświetlacz, bo są też małe. Tutaj, jak widzicie, wspominałem wyłączenie SP, to wspomaganie tego parkowania. I widzicie, wsteczny bieg, uruchomić kierunkowskaz i wtedy będzie Wam tutaj znajdowało, jak tym z autem zaparkować. Tu wyłączenie czujników parkowania, klima taka dwustrefowa, podgrzewane fotele, miejsce na popielniczkę. Tutaj jest to metalowe w S-Line. Standardowo nawigacja, media, gałeczka jest troszeczkę inna, bo tak to jak nie ma S-Line'a, nie ma tych pikomań. To pokażę Wam od razu, jak wygląda kamerka. Proszę, ładna. No i tutaj jak jedziecie bokiem, widzicie ten obraz samochodu po prawej, po lewej pokazuje Wam mniej więcej odległości do czegoś tam tutaj. Tu macie nawet drugi, jak ma wparkować, więc może też również sama parkuje. Co, podłokietnik skórzany, ale w Audi trzeba oczywiście za wszystko dopłacić, więc tutaj jest dwuwymiarowy. Proszę bardzo. O, tu jeszcze jakiś kluczyk drugi. Nie wszystkie mają dwuwymiarowy, znaczy dwupoziomowy ten podłokietnik. Tutaj jest. Fajnie to się prezentuje. No i przechodzimy sobie na środek. Oczywiście kolorki na środku. Tutaj wiadomo, menu, komputer cyfrowy, tempomat. Co tam sobie zażyczycie. Sterowanie radyjkiem, kierownica oczywiście S-Line, ładna, niezużyta, może jakieś tam drobne zadrapanie, no ale auto ma prawie 300 tysięcy, więc trzeba coś wybaczyć. No i jeszcze zapomniałem wspomnieć, jak obchodziłem auto dookoła, no z wyposażenia standardowo, jak są Xenony, to i mamy czujnik światła zmierzchu. No, no i ktoś zadzwonił, przerwał tutaj nam, ale lecimy dalej. Oczywiście jest też fotochrom w lusterku wstecznym. O proszę, tutaj teraz się złapała ostrość, jest ten przycisk, włączacie, wyłączacie. Fajna sprawa, przydaje się. I wydaje mi się, że ten fotochrom też znajdziecie tutaj w tych lusterkach wstecznych, bo jak nie wiem, czy widzicie, są takie kropeczki, jest ta obramówka po jednej i po drugiej stronie, więc też mogą się ściemniać, jeżeli ktoś Wam po prostu świeci w te lusterka prosto w oczy. Cóż dalej, no nie wspomniałem jeszcze, no co tutaj mogę Wam pokazać, że auto ma oczywiście Audi Drive Select, standard, kamerę Wam pokazywałem, media, multimedia, ale no to pokażę Wam po prostu nawigację, widać, ładnie pokazuje, gdzie się znajdujemy, a tutaj macie miejsce na, proszę, kartę SIM i dwa SD-ki na własną muzykę. Dalej przechodzę sobie tutaj do liczników, ale to już było pokazywane. Pokażę Wam lewą stronę, boczek taki oczywiście sam jak fotele, ładne przyciski, lusterka też składane jak widać, przycisk od automatu, tempomat, żadnych tutaj wielkich cudów nie ma. Jeszcze pokażę mój boczek, ładny, cały, nie jest zjechany. No i cóż, to by było tyle. Wnętrze naprawdę przyjemnie utrzymane i mówię, dla osób, które uwielbiają S-Line, może się spodobać, bo jest jednak różnica w tej kierownicy, trzymaniu tych niż w takiej standardowej, zwykłej. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, to komentarz pod filmem albo e-mail, lub też możecie zadać przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, Mavkar na Facebooku. A jak chcecie zobaczyć ofertę wystawioną, wchodzicie na mavkarotomoto.pl i pamiętajcie, że każde auto mi jest opłacone, macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę je dowieść na lawecie lub też, jak ktoś sobie bardzo życzy, zarejestrować. I jeszcze mogę dodać to, że jeżeli auto z filmu się sprzedało, szukacie takiego egzemplarza, mogę Wam poszukać go na zamówienie, lub też jeżeli po prostu moje filmy Wam się podobają,
możecie się odezwać, będę starał się Wam znaleźć jakiś inny samochód. Pozdrawiam, cześć.